Otwieram 32. sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad na stan 20 radnych. Na sesji jest obecnych 15 radnych. Pani radna Katarzyna Basak, pani radna Ania Binięta, pan radny Karol Kapuściński usprawiedliwili swoją nieobecność. Pan Sarzyński Ryszard dzwonił, mówił, że się spóźni, za chwilę powinien do nas dotrzeć. Nieobecność pani Machniewskiej jest mi nieznana. Powód obecności jest mi nieznany. Witam serdecznie wszystkich radnych, witam zaproszonych gości, witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Porządek obrad otrzymali wszyscy państwo radni. Czy są uwagi do porządku obrad? Jeśli nie ma, stwierdzam, że porządek obrad został przez Wysoką Radę przyjęty i przystępujemy do jego realizacji. Punkt 3 porządku obrad to jest złożenie ślubowania przez radnego. Przez radnego pana Marka Lidzińskiego. Tutaj poproszę pana Roberta Pająka, sekretarza miasta, o odczytanie postanowienia komisarza wyborczego w Elblągu z dnia 8 października 2020 roku w sprawie zmian w składzie Rady Miasta Bartoszyce. Bardzo proszę, panie sekretarzu. Panie przewodniczący, szanowna rado. Postanowienie numer 777 4/2020 komisarza wyborczego w Elblągu 1 z dnia 8 października 2020 roku w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Bartoszycach. Na podstawie artykułu 387 paragraf 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku kodeks wyborczy w związku z uchwałą nr 14/90/2019 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie wygaszania mandatu radnego Rady Miasta Bartoszyca Wojciecha Prokockiego komisarz wyborczy w Elblągu 1 postanawia, co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się o wstąpieniu na wakujący mandat w okręgu wyborczym nr 2 właściwym dla wyboru Rady Miasta Bartoszyce. Mandat obejmuje pan Marek Lidziński, kandydat z listy nr 4 Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska, który w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku uzyskał kolejną największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności oraz nie zrzekł się pierwszeństwa do objęcia mandatu. Paragraf drugi. Postanowienie przekazuje się zainteresowanemu wojewodzie warmińsko-mazurskiemu oraz przewodniczącemu Rady Miasta Bartoszyce. Paragraf trzeci. Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. Paragraf czwarty. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpisał komisarz wyborczy w Elblągu I Piotr Wacław Żywicki. Dziękuję. Dziękuję. Wysoka Rado, ślubowanie odbędzie się w ten sposób, że po odczytaniu teksty roty pan Marek Lidziński wypowie słowo ślubuję. Ślubowanie może być złożone z dodatkiem zdania. Tak mi dopomóż Bóg. Do mikrofonu poproszę pana radnego, pana Marka Lidzińskiego. Pana wiceprzewodniczącego Janusza Pasjaka poproszę o odczytanie roty ślubowania, a państwa proszę o powstanie. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo, proszę usiąść. Pana radnego witamy w gronie radnych Rady Miasta Bartoszyce. Gratulujemy funkcji radnego. Pan radny już się zadeklarował do komisji, jaki będzie uczestniczył. Proszę może o potwierdzenie obecności na tablicy przez pana radnego i w związku z tym stwierdzam, że stan obecny radnych to jest radnych jest 18. Coś? Tak, widzę. Pani Machniewska jest obecna już na sali.
Punkt 4 porządku obrad. Przyjęcie protokołów z obrad 30 i 31 sesji Rady Miasta. Zgodnie z paragrafem 14 ust. 5 punkt 2 Statutu Miasta wymienione protokoły były do wglądu w Biurze Rady oraz w dniu dzisiejszym wyłożone przy liście obecności. Czy są uwagi do tychże protokołów? Jeśli nie ma, stwierdzam, że wyżej wymienione protokoły Rada przyjęła bez odczytywania. Punkt 5 porządku obrad. To jest informacja burmistrza miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. Wysoka Rado, informacje wszyscy radni otrzymali drogą elektroniczną na kilka dni przed sesją. Jestem przekonany, że treść tej informacji jest Państwu znana. Zatem proponuję, żebyśmy jej nie czytali od deski do deski, gdyż w dalszym ciągu pracujemy, jesteśmy w stanie reżimu sanitarnego i wydaje mi się, a zresztą apeluję o to, żeby ta sesja przebiegła jak najkrócej. Dlatego jeśli są jakieś pytania związane z tąże informacją, to proszę bardzo o zadawanie tych pytań teraz. Natomiast proponowałbym, żeby tej informacji nie czytać. Informacja jest zamieszczona na stronie BIP-u i na stronie Urzędu Miasta, także mieszkańcy zainteresowani będą mogli się z tą informacją zapoznać. Jeśli jest taka zgoda, to poproszę ewentualnie o pytania związane z informacją burmistrza w okresie międzysesyjnym. Jeśli takich pytań nie ma, stwierdzam, że Rada informację przyjęła do wiadomości. Punkt 6 porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bartoszyce na 2021 rok. Propozycje zmian do projektu budżetu Komisji Programu i Budżetu oraz autopoprawki burmistrza otrzymali wszyscy radni. Informuję dla porządku, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej oraz pozytywnie zaopiniowała możliwość sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok. W pierwszej kolejności poproszę Panią Przewodniczącą Komisji Programowej Budżetu, Panią Lucynę Jędryczka o przedstawienie opinii Komisji. Propozycje zmian do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bartoszyce na 2021 rok. Komisja Programowa i Budżetu proponuje następujące zmiany. A dochody. Dział 926, rozdział 926.01, paragraf 62.60. Zmniejszenie dochodów o 50 tysięcy złotych z tytułu dofinansowania budowy obiektu otwartej strefy aktywności. B. Wydatki. Dział 751, rozdział 750.23, paragraf 42.10. Zmniejszenie wydatków o 10 tysięcy złotych. Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Miasta. Dział 750, rozdział 750.23, paragraf 43.00. Zmniejszenie wydatków o 10 tysięcy złotych, środki przeznaczone na zakup usług pocztowych, wywozu śmieci, usług informatycznych, monitoringu, prenumeraty gazet, wydawnictw fachowych, wynajm kserokopiarek i obsługi prawnej. Dział 758, rozdział 758.18, paragraf 48.10. Zmniejszenie o 50 tysięcy złotych rezerwy celowej związanej z utworzeniem szkoły muzycznej. Stan rezerwy celowej po zmianie wynosi 150 tysięcy złotych. Dział 900, rozdział 913, paragraf 42.10. Zmniejszenie o 2000 zł środków na realizację programu, zwiększenie o 2000 zł środków na realizację programu ochrony zwierząt. Dział 921, rozdział 921.09, paragraf 24.80. Zmniejszenie o 50 tysięcy złotych dotacji na bieżącą działalność Bartoszyckiego Domu Kultury oraz zmniejszenie o 50 tysięcy złotych na organizację Dni Bartoszyc. Dział 926, rozdział 926.01. Zmniejszenie o 100 tysięcy złotych wydatków na organizację imprez i eksploatację urządzeń sportowo-rekreacyjnych, w tym paragraf 41.70, zmniejszenie o 20 tysięcy złotych, paragraf
42.10 zmniejszenie o 50 tysięcy złotych. Paragraf 43.00 zmniejszenie o 30 tysięcy złotych. Dział 926, rozdział 926.01, paragraf 60.50 zmniejszenie o 100 tysięcy złotych. Plan wydatków na budowę obiektu otwartej strefy aktywności. Bilans zmian zmniejszających deficyt budżetu wynosi 318 tysięcy złotych. Jeżeli można, to jeszcze z tego miejsca bardzo chciałabym podziękować komisji, która tak brała udział. Co prawda tylko 3 razy się spotkaliśmy, ale tak naprawdę dyskusja była owocna i dziękuję panu skarbnikowi, że przedstawił nam tutaj możliwości jakichś przenoszeń i zmian. Dziękuję panu burmistrzowi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz przystąpimy, proszę państwa, być może, czy pan, tak jest, pan burmistrz ma głos, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado i Szanowna Pani Przewodnicząca, co prawda nie usłyszałem opinii, a jakby powinna być ta opinia, zanim się wypowiem, bo było, rozumiem, że jest pozytywna, tak, bo tego słowo nie padło. Tak, opinia jest pozytywna. Dziękuję Pani Przewodniczącej. Szanowni Państwo, ja też dziękuję za tą pracę w nietypowych warunkach, w pewnym stresie i rygorze. I żałuję, bo miałem nadzieję, że każdy budżet następny, jak zapowiadaliśmy sobie w poprzednim roku, będzie możliwy do pracy w całej grupie Rady, w jakimś tam szerszym temacie. Nie dość, że musieliśmy przesunąć czas dostarczenia Państwu dokumentów ze względów na absencję chorobową niektórych pracowników w urzędzie i oczywiście też tą zmianowość, ale również nie miałem za bardzo jak z Państwem tego konsultować, a trudno z każdym oddzielnie, bo mogłoby to nastręczać dla mnie wiele problemów czasowych i możliwości skonsultowania, później konsultacji poszczególnych z każdym, czyli brakowało mi tej możliwości grupowania. Myślę, że w następnym roku dojdziemy do tego, do czego tak naprawdę dążę i myślę, że wszyscy dążymy, żebyśmy te budżety budowali wspólnie. Co do budżetu, drodzy Państwo. Jest on nietypowy, jest niestety ustawiony na formę deficytowania, z tym, że jak Państwo też się przekonają po realizacji budżetu tegorocznego, niekoniecznie to, co jest wpisane i deficytowane zawsze jest aż takiej wielkości. Ten deficyt w tym roku jest na szczęście mniejszy niż planowaliśmy, choć sytuacja niekoniecznie sprzyjała ku temu. Jakby był, myślę, że i podatek taki, jaki powinien być i wszystko wpłynęło jak powinno, to czuję, że byłby jeszcze mniejszy, ale dziękuję też za pracę przy tym budżecie w tym roku i za te zmiany, które Państwo pozwalali mi dokonywać. Następny budżet jest przygotowany na kontynuację pewnych rzeczy, na dofinansowanie tych zadań, które mamy już też dofinansowane z zewnątrz, więc jest to tak zwany budżet łączony. Oczywiście mamy wydatki bieżące, nieuchronnie zwiększają nam się wydatki płacowe. Nie mamy na to większego wpływu, najniższa krajowa rośnie, sami Państwo wiedzą i tu dziękuję też za przychylność komisji, bo Państwo oczywiście będą głosować nad całością tego budżetu, myślę po jeszcze dyskusji. Dziękuję komisji za to, że zwróciła uwagę na spłaszczanie się tych wynagrodzeń już od kilku lat pracowników, czy Urzędu Miasta, MOPS-u, ale wszystkich jednostek, które są wokół i związane z Urzędem Miasta. Drodzy Państwo, ja bym chciał tylko dodać, że uczestniczyłem na jednej komisji z radnymi. Cieszę się, że tam przedyskutowaliśmy sobie większość tych problemów i może wyjaśniłem te, które były najbardziej żywotne dla tych osób, które uczestniczyły, więc oczywiście jestem otwarty na wyjaśnienie dzisiaj. I chciałbym poinformować, że traktuję ten głos komisji jako własne autopoprawki. Więc zgadzam się w całości z tym, co komisja wypracowała. Dziękuję. Oczywiście czekam na pytania. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w temacie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok? Proszę bardzo, pan radny Sarzyński. Ja chciałbym dopytać, wydatki inwestycyjne, to jest pozycja 900, gospodarka komunalna i ochrona. Jest przebudowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Turkowskiego. W jakim zakresie są planowane prace
na ulicy Turkowskiego. Bo to jest związane, ulica Turkowskiego jest nierozerwalnie połączona z ulicą Młynarską. I widzę Turkowskiego jest robiona, a Młynarska nie. Dziękuję. Dziękuję. Dobrze, bym chciał po kolei odpowiadać. Dobrze, panie przewodniczący, jeżeli można, będzie może i sprawniej, i szybciej. Ja nie do końca twierdzę, że jest powiązana z Młynarską, ze względu na to, że problem Młynarski jest związany z terenem prywatnym. Turkowskiego jest, powtarzam, terenem miasta. Co do zakresu pracy, panu się w tym momencie nie wypowiem, natomiast planujemy tam cokolwiek zacząć grzebać w formie takiej, aby poprawić ten stan. Sam pan dobrze mówi, jeżeli uda się pewne rzeczy załagodzić, choć ja powiem tak, że poza tą siecią ja cały czas planuję Turkowskiego zmienić w parking nieco bardziej otwarty. Tylko pytanie, czy mi na to ochrona środowiska pozwoli. Ostatecznie będziemy próbować też to, co ja powtarzam już od kilku miesięcy, próbować robić zbiorniki retencyjne na wodę, czy to właśnie na ulicy Turkowskiego. Oczywiście jest plan cały czas i on istnieje, jeżeli chodzi o projekt pod placem bohaterów Westerplatte. Jeżeli uda nam się dopracować taki zbiornik retencyjny też na terenie prywatnej, na Młynarskiej, tylko powtarzam, to jest teren prywatny, więc tam troszeczkę o ta wewnętrzna część Młynarskiej chodzi, nie chodzi o ulicę Młynarską asfaltowaną, tylko tam przy Młynie po drugiej stronie. Jeżeli tam w jakiś sposób się dogadamy z tym, że ja mówię, mam troszeczkę problem, bo my nie powinniśmy inwestować w tereny prywatne. Nie wiem, jak to obejść, czy uda nam się partnerstwo publiczno-prywatne zrobić. Może to będzie jakaś forma, choć przy tej kwocie to jest bardzo, to nieduże kwoty są, stosunkowo nieduże, więc nie wiem, czy mi się to do końca uda, ale będziemy próbować w jakiś sposób to rozwiązać. Wie pan dokładnie, że to jest temat sprzed 15 lat i on jest cały czas, albo i 20, więc cały czas żywy. A żywy jest przede wszystkim wtedy, kiedy są duże opady. Nie pozostawiam tak, że tak powiem, w powietrzu tematu ulicy Młynarskiej. Dalej mi na tym zależy. Ja wiem, że panu też żywotnie i mam nadzieję, że w jakiś sposób dopracujemy w tym roku jakieś rozwiązanie, które pozwoli przynajmniej też w dogadaniu się z właścicielami tego terenu zapobiec aż takim katastrofom. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Darski, później pan wiceprzewodniczący. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Taka może prośba, żeby w przyszłości, bo teraz były warunki, jakie były, tak, rygory związane z pandemią. Czy nie byłoby dobrze, żeby, bo do budżetu wpłynęły różne propozycje i mieszkańców, i radnych, żebyśmy mieli informację, jak pan burmistrz się ustosunkowuje do tych propozycji, czy w perspektywie, czy w perspektywie roku, czy w perspektywie może kadencji, jak widzi realizację tych propozycji. Dlaczego o tym mówię? Bo oglądałem transmisję sesji w Górowie i tam burmistrz Kostka akurat prezentował po prostu te propozycje i mówił o tym, jak i kiedy i gdzie to będzie realizowane. I temat drugi. Tutaj proponowałem, żeby w wykazie zadań dla ZUK-u w punkcie 11 zapisać zakończenie utwardzenia ścieżki przy jeziorku miejskim, teraz nazywanym Mleczarskim również, bo w tej chwili jest zrobione do połowy. I nawet jak ktoś biega, ktoś trenuje, to wie, że jak się zmienia nawierzchnię biegania, to można ulec kontuzji. Również tam jest, tak wygląda w tej chwili, że zakończono i tak jakby granica przez jeziorko przebiegała granica między gminami. Tak to niektórzy mogą zinterpretować. Także bym prosił ewentualnie o uwzględnienie tego w zadaniach dla ZUK-u, zakończenie realizacji utwardzenia tej ścieżki. Rozmawiałem z panem Jerzyło i mówił, że to jest do zrobienia, tylko ja bym prosił, żeby to zapisać jako deklarację, żeby do końca kwartału, czyli do rozpoczęcia już wiosennych może jakichś tam treningów, rekreacji koło jeziorka, żeby mogło to być zrobione. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, panie burmistrzu. Odniosę się do słów pana radnego. Jeżeli chodzi o część pierwszą, myślę, że sesja by się wydłużyła o jakieś 2 godziny, ponieważ Górowo miało 15, może 18 próśb.
U mnie było to chyba ze 150 w ciągu roku, więc ciężko było się odnieść na sesji do każdej z nich. One są na te pytania odpowiadamy w ciągu roku zazwyczaj. Część piszemy, że możliwe, że będzie to w projekcie budżetu. Część pisujemy, że będzie to w projekcie budżetu i to zakładamy już. A część odpowiadamy, że niestety nie planujemy w najbliższych latach pewnych rzeczy robić i zazwyczaj mieszkańcy otrzymują takie odpowiedzi. Jeżeli chodzi o temat drugi, ja powiem wprost, musimy zacząć realizować coś, co przyjęła komisja wspólna tutaj, która stworzyła pewien harmonogram tych działań. Działaliśmy dość chaotycznie, a jeziorko jest zabezpieczone przede wszystkim przed tymi najbardziej tematami mokrymi. Ja wiem, że może to być niewygodne dla niektórych do biegania, ale równie dobrze nie trzeba biegać wokół jeziorka, na przykład po tej części utwardzonej, tam i z powrotem. Czyli nie ma obowiązku biegania w kółko, żeby trenować, więc to też tak powiem, jak ktoś chce na jednej nawierzchni biegać. To jest jakby normalne, też jestem sportowcem, jestem tego świadomy. Drodzy Państwo, ja wiem, że chciałoby się wpisać do ZUK-u mnóstwo rzeczy. My mamy niezrealizowane rzeczy sprzed już kilku lat. To jest ten chodnik na ulicy Struga, którego tym razem nie odpuszczę i zależy mi na tym, żeby go zrobić. Jest jeszcze kilka fajnych rzeczy, które Państwo radni zwrócili uwagę, że trzeba wykonać. I to jest jak najbardziej zbieżne też z tematem, który był poruszany kilka miesięcy temu przy pracy właśnie komisji, która zajmowała się w pewien sposób przejrzeniem stanu miasta i określeniem, co jest jakby najbardziej pilne. Ja oczywiście uważam, że trzeba będzie dokończyć, się z panem radnym zgadzam, natomiast nie traktuję tego, no powiem to uczciwie, obecnie priorytetowo, ale dziękuję serdecznie. Dziękuję. Proszę bardzo, pan wiceprzewodniczący, później pani radna Machniewska. Panie przewodniczący, szanowna rado, panie burmistrzu. Budżet, który nam przyjdzie się realizować w 2021 roku, no będzie ciężkim budżetem, dlatego że sami wiemy, że rozpoczynamy go już lockdownem. No i perspektywa być może trzeciego, miejmy nadzieję, że nie, ale też musimy się z tym liczyć, będzie ciężko. Mimo to zauważyłem, analizując budżet na 2021 rok, wiele takich korzystnych trendów. Pierwszy to projekty. Na projekty przyszłe przeznaczono 200 tysięcy złotych i tutaj bym chciał się pana burmistrza spytać, czy już jakieś tam propozycje w tym kierunku poszły. Przypuszczam, że na pewno będą to w celu pozyskiwania, bo dalej ta transza rządowa rozbudowy tych dróg trwa, więc trzeba korzystać z tego wszystkiego. Następnie bardzo mnie ucieszyła właśnie zapis w budżecie, że w tamtym roku się nie udało, ale w tym roku się udało, że właśnie ten ZUK, który nam wiele tych rzeczy robi praktycznie z Afryką, że dostaje dosprzętowienie, chociaż jeszcze jedno marzenie jest moje i to było, ale ważne to, co jest w tym roku, bo jest i ciągi, jest przyczepa, więc ta praca się jakościowo i poprawi dla ZUK-u i wydajność też się poprawi. A chodzi o recykler, ale to jeszcze w przyszłości będzie, może można to naprawić. Teraz w budżecie też ja wnioskowałem na dwa gniazda śmietnikowe. Jedno to gniazdo, tylko nie wiem, bo byłem ostatnio wyłączony praktycznie przez miesiąc z tego, no, z życia w społeczeństwie ze względu na koronawirusa, jak część z nas. I być może to jest już zrealizowane. Chodzi mi o budowę śmietnikową na ulicy Kętrzyńskiej, to jest koło Urzędu Gminy. Bo tam mamy, deptak mamy wyremontowany. Pięknie, bo jest rewitalizacja, natomiast z prawej strony odejdzie się 30 metrów, no i mamy tam pobojowisko. Tam stoją te kontenery, te jeszcze stare obudowy. Jest naprawdę, to jest, jak ktoś odejdzie, będzie chciał obejrzeć to, co już zrobiono, a wyjdzie w bok, zobaczyć, co tam jeszcze jest, no to jest naprawdę tragedia. Tylko ja mówię, nie wiem, bo nie miałem możliwości tego sprawdzenia, czy może coś to tam się coś w tym kierunku ruszyło. Bo na Pułaskiego, który wnioskowałem, też ten gniazdo śmietnikowe jest zapisane, ale w budżecie tutaj nie było. I jeszcze jedno takie króciutkie pytanko, bo też oglądałem sesję Rady Miasta w Górowie i Ławieckim. Pan burmistrz tam właśnie się strasznie chwalił, że zabiega o wiele inwestycji. Z programu CITAS Low, czy my też jesteśmy na to przygotowani, czy jakieś tam swoje, jakieś marzenia będziemy próbowali złożyć? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, panie burmistrzu. Dziękuję serdecznie za wypowiedź i za pewne pochwały, jeżeli chodzi o budżet. Ja powtórzę jedną rzecz. Ten budżet będzie dla nas wszystkich w ciągu roku niespodzianką. Liczę, że dobrą, nie negatywną, ale niestety ja do tej pory twierdzę, że niespodzianką, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć tak naprawdę do końca swoich dochodów, więc pewne rzeczy, które są wpisane, też mogą być niestety tylko wpisane. To będziemy realizować oczywiście w miarę cyklicznie.
Liczę, że tylko tak źle wróżę, a myślę oczywiście pozytywnie, jestem człowiekiem pozytywnie nastawionym do życia. Natomiast dziękuję za te słowa. Jeżeli chodzi o budowę, nie pomnę, która jest wpisana, z tego co wiem, to jest jedna z dwóch wpisana. Nie wiem, czy pani przewodnicząca pamięta, bo bardziej chyba analizowała już komisji, analizowała ten temat. Jeżeli chodzi o CITAS Law, tak, jesteśmy na dobrej drodze, aby też troszkę pieniążków pozyskać. Z tym, że wiecie państwo, że to jest perspektywa następnych środków unijnych, a nie tego roku następnego czy następnego. To jest 2023, czuje z przesunięciem 2024. Pewnie będzie zatwierdzone. 2025 zaczniemy realizować w ogóle budżet unijny. Tak się spodziewam i nie wcześniej. Więc tak zazwyczaj bywało drzewiej, jak to mówi się historycznie. Natomiast tak zawsze jest te pewne przesunięcia. Natomiast jesteśmy przygotowani. Jesteśmy na bardzo zaawansowanej współpracy z całą grupą CITAS Law. Pewne warunki się zmieniły na pozytywne rzeczy. Ja mam dobry kontakt też z panem Jackiem Kostką, szefem obu CITAS Law i krajowego i tego międzynarodowego. To są dwa stowarzyszenia, jak państwo wiedzą. Pracujemy, jesteśmy w pewnych komisjach związanych z dzieleniem tych środków przy marszałku. Jedni bliżej, drudzy dalej, ale naprawdę rękę na pulsie trzymamy. To było bardziej, wiem, stwierdzeń więcej niż pytań, więc dziękuję panie radny za wszystkie te dobre słowa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pani radna Wioletta Machniewska. Panie burmistrzu, jak zwykle sprawa paląca. Witam serdecznie. Most na Działkach. Czekamy, prawda? Przetarg jest rozstrzygany. Super, za chwilę. Super. A jak wyglądają inwestycje w drogach wewnętrznych? Ciągle tam też czekamy. Staszica Chopina są robione. Aha, a dobrze, dobrze. Tak, jak najbardziej. A jak wygląda sytuacja na Broniewskiego? Znowu te płyty mamy teraz po deszczu podniesione. Szanowna pani, w sprawach różnych bym prosił, natomiast zgodzę się z panią. Dobrze pani zgłasza. Myślę, że warto będzie przejrzeć ulicę i pomóc. Tak. Żeby znalazły się pieniądze, tak, żebyśmy pamiętali o działkach, które są ciągle trochę zaniedbane. Broniewskiego jest i Polna zgłoszona do, jak to się nazywa, do tych właśnie do finansów związanych z drogami samorządowymi. Tak. Czekamy na rozstrzygnięcie. Oba projekty poszły już do akceptacji, czy ewentualnie określenia miejsca w rankingu do premiera, czyli mamy już, czekamy na dobre informacje. Oczywiście też cały czas ze środków covidowych też tam próbujemy coś wrzucić i pozyskać. Dobrze, dziękuję ślicznie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa? Pani radna Krystyna Duda, proszę. Tak, dopowiem jeszcze, żeby nie było pytań, to dla pani radnej Zabłockiej, już jak w międzyczasie pani radna dojdzie. Na Kęczyńskiej jest ta lampa szczęsna, nieszczęsna wreszcie ustawiona, którą pani wnioskowała kilka miesięcy. Udało się to wreszcie zrealizować. Przepraszam, że tak długo to trwało, ale pewne problemy były w międzyczasie. Dziękuję. Proszę. Ja chciałam zwrócić uwagę, że nie usłyszałam albo przegapiłam, że Komisja Budżetowa wnosi o dodatkowy załącznik do projektu uchwały. Ten załącznik ma numer 10 i dotyczy, nie powiedziałaś Lucynka, a jest to wniosek formalny, bo tego wniosku, bo tej uchwały w projekcie budżetu nie było, tego załącznika. Natomiast to trzeba przegłosować jako projekt, jako wniosek komisji. Ale też chciałam zabrać głos na temat punktu 11 i bym bardzo prosiła o przegłosowanie, o którym mówił Witek Darski. Miałam interwencję ludzi, którzy korzystają naprawdę z tej ścieżki wokół jeziorka, że pięknie wykonane niektóre odcinki, natomiast przez niektóre nie można przejść. Kiedy skontaktowałam się z Zakładem Usług Komunalnych, pan dyrektor oszacował te koszty dokończenia tej ścieżki na około 20, no może 25 tysięcy złotych. Wobec tego nie jest to kwota niemożliwa do przebycia, a jednak ułatwi życie. Nie tak jak pan burmistrz mówi, że można w tej z powrotem biegać, jednak ludzie jeżdżą na rowerach z dziećmi. To dopiero by powstało zamieszanie, jak dojechaliby do odcinka wykonanego i zawracali na nim. Ja bym bardzo prosiła, żebyście państwo przegłosowali ten punkt 11 do załącznika numer 10 przedstawionego do projektu uchwały przez, nie wiem, pana burmistrza czy komisję, bo nikt tego nie zgłaszał. Dalsze dokończenie prac
dotyczących utwardzenia ścieżki przy Jeziorku, przy ulicy Kęczyńskiej. Tak by on brzmiał. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. To znaczy, to są wnioski, więc wnioski no, państwo radni będą rozpatrywać. Dziękuję. No oczywiście. Dobrze, czy ktoś jeszcze? Pani radna Elżbieta Zawłocka. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Burmistrzu. Mnie niepokoi bardzo fakt w dalszym ciągu kredytowania miasta. Ja rozumiem, że mamy inwestycje, które musimy, że mamy dotacje, to wszystko rozumiem. Ale no, ja na przykład w tym budżecie nie widzę takiej możliwości, znaczy nie widzę chęci, że tak powiem, już zaciskanie pomału pasa. Pan burmistrz powiedział, że płace się spłaszczają. No trudno mi powiedzieć, jak mogą się spłaszczać, jeżeli my przez ostatnie 4 lata 25% przeznaczyliśmy na fundusze płac więcej. Także chyba, że było to przyznawane w ten sposób, że nie każdy po 10%, tak jak to było na funduszu płac, tylko po prostu było, jedni dostawali więcej, drudzy mniej. No to wtedy rzeczywiście mogły się spłaszczać. Bardzo cenię to, że zrobione są następne inwestycje. Cenię to, że mamy następne drogi robione i rzeczywiście no niestety na te inwestycje kredyty musimy brać, no bo nie jesteśmy w stanie z bieżących inwestycji, z bieżących naszych dochodów to pokryć. Dlaczego się niepokoję? Dlatego, że mamy zapisane w budżecie wzrost o 500 000 z podatku, czyli z odpisów podatkowych. Dobrze wiemy, że mamy praktycznie cały rok taki od marca lockdownu, a więc no mnie się, przepraszam, moim zdaniem te dochody nie wzrosną, a wręcz zmaleją i tutaj jest właśnie niepokój. Ja bardzo bym chciała i to podam jako mój wniosek, aby w tegorocznym budżecie znalazła się termomodernizacja przedszkola numer 6. Szanowni Państwo, jeżeli byliście przy tym przedszkolu, to jest wstyd dla miasta, że przedszkole, które wygląda naprawdę pięknie wewnątrz, bo i pani dyrektor, i pracownicy tej placówki o to dbają, jest ogrodzone płotkiem dla bezpieczeństwa dzieci, żeby dzieci nie podeszły i nie dostały odpadającym tynkiem. To naprawdę jest wstyd dla miasta. My już od 3 lat praktycznie prosimy, żeby to znalazło się w budżecie. Nawet 2 lata temu chyba pan burmistrz obiecał, że to będzie wykonane. No do dnia dzisiejszego nie jest. I ja mam propozycję zmian w budżecie, które umożliwią wstawienie właśnie tej inwestycji. Są to moim zdaniem bardzo rozsądne zmiany. Po pierwsze, tutaj pytanie do pana burmistrza, zanim ja te zmiany podam. Panie burmistrzu, na jakiej podstawie oceniono wydatki na energię na hali gimnastycznej w tegoroczne? Bo tam mamy zwiększenie na energię o 250 000 zł w BOSIR-ze. I z tego wnioskuję, że jest to właśnie zwiększenie na halę. A więc moje pytanie, jak państwo to określiliście, że to akurat będzie tyle kosztowało? W momencie pełnej eksploatacji hali, a taka się wydarzyła w jednym z miesięcy tegorocznych, koszt energii był na poziomie około 20 000 miesięcznie. To w takim układzie inaczej zapytam, a jakie światła są zamontowane w tej hali? Wie pani, nie jest to na full napuszczane światło, tylko przy zawodach i ewentualnie meczach. Ale... Przez chwilę chciałbym dokończyć. I meczach, które się odbywają, czy to zawody karate, czy zawody siatkarskie, czy inne, czy piłki nożnej, wówczas to światło musi być na full. Przy treningach jest ono o połowę obniżone. Ale nie, mi chodzi o to, czy tam są LED-owe świetle, czy... Wszędzie są LED-y, są technologie najbardziej oszczędne. Niestety hala jest pomieszczeniem, to jest duży, ogromna przestrzeń, więc doświetlenie dość dużo kosztuje. Jest też zużycie prądu w szatniach, to jest normalne, więc tam oczywiście też zużywa troszeczkę prądu BOSIR, który na bieżąco działa, a wiadomo, że nie mamy w tym momencie tego na ulicy Jagiellończyka. To są takie, no to ciężko mi w tym momencie powiedzieć dokładnie z którego miejsca. Myślę, że najbardziej ciągnie mimo wszystko światło na hali,
A ono w warunkach, to było liczone wówczas, kiedy jeszcze dzieci miały lekcje, tak? W warunkach, kiedy są lekcje dzieci, to światło właściwie działało non-stop od godziny 8 rano do godziny prawie 22:30. Ale ta hala jest tak mało doświetlona oknami, że w ciągu dnia też muszą światła chodzić? Powiem tak, częściowo na pewno muszą. To nie są światła z każdej strony na tej hali. To nie mamy po dwóch stronach światła. Mamy tylko z jednej strony światło, więc wiadomo, że ona ma z jednej strony zaciemnienie. Z drugiej strony też te światło z rana jest jeszcze nisko, więc słońce nie dochodzi. Trzeba, to jest też kwestia rozpraszania cieni i możliwości normalnej pracy, czy z dziećmi, czy z młodzieżą, czy z dorosłymi. To znaczy, panie burmistrzu, o co mi chodzi? Bo my, jeżeli tak państwo to skalkulowaliście, okej, ale ta kalkulacja była na poziomie jesienno-zimowych miesięcy. A więc wiadomo, że cały dzień jest ciemniej, jest smutniej. Panie burmistrzu, zaraz panu powiem, o co chodzi, bo ja proponuję właśnie zdjęcia 50 tysięcy z tego światła po to, żeby przeznaczyć na przedszkole. Bo myślę, że jeżeli w jednym miesiącu skalkulowaliśmy, że rzeczywiście wyszło to 20 tysięcy, no ja troszeczkę podzwoniłam po różnych halach, i maksymalną kwotę, którą praktycznie mi podano, to było 6 tysięcy miesięcznie właśnie przy LEDach. Ale być może u nas jest to inaczej. Z tym, że jeżeli dojdzie już miesiące słoneczne, ale to jest to energia cieplna i energia, z tego co wiem, i cieplna, i elektryczna, to się łączy. My to tak, że tak powiem, bilansujemy pewne rzeczy też ciepłem, które no, będzie nas kosztować ciepło, nie będziemy mieli za darmo. Mimo wszystko ona jest dogrzewana. Niedużym systemie, bo tam maksymalnie dogrzewamy do 18 stopni Celsjusza, więc nie jest to na maksa grzane, żeby nie było tam podejrzeń, że chcemy chochlować. Mhm. Natomiast musi ona też oddychać i w tym momencie to jest świeży budynek i ma dużo wilgoci, więc piwnice są dość mocno dogrzewane, więc my musimy niestety też przyjąć, że ten rok będzie dość drogi, jeżeli chodzi o energię cieplną, a to się łączy. To jest energia elektryczna z cieplną, więc nie ciężko mi szacować i ja moim zdaniem może być sytuacja, że przepraszam, nie chcę nikogo obrazić, a my troszeczkę nie doszacowaliśmy nawet, jeżeli chodzi o cieplną, bo elektryczną może będzie ten miesiąc, jak pani dobrze powiedziała, 20 tysięcy jeden, już wiadomo, zaczęliśmy oszczędzać, to następny będzie 16, 15, może dojdziemy do tego tematu, że będzie to 10 tysięcy i nie więcej miesięcznie, bo nauczymy się pracować na tej hali też, myślę, wszyscy też obsługa, bo to jest bardzo istotne, aby nie przesadzać z tym oświetleniem, ale grzania nie możemy zakręcić kurka, więc to do marca raczej będzie też nam generowało dodatkowe koszty, jeżeli chodzi o ogrzewanie. Więc ciężko mi... Ale panie burmistrzu, no mam pytanie, czy jeżeli zdejmiemy 50 tysięcy, to no bo ja uważam, że 250 tysięcy na energię w hali. Ale nie uratujemy naprawdę... przez to, nie zrobimy termomodernizacji za 50 tysięcy. Jeżeli pani zna koszty termomodernizacji, no to około 350 tysięcy pani musi znaleźć na taki budynek. No nie, akurat koszty są z tego, co, bo dzwoniłam do pani dyrektor. A pani dyrektor liczyła, fajnie. Jest zrobiony. Słucham? Cieszę się, że pani dyrektor jest kosztorysantem. Dziękuję serdecznie, to jest dobra informacja. Będę się starał, aby robiła wszystko w ten sposób. Panie burmistrzu, ale proszę nie reagować od razu, nie wiem, złością, bo pani dyrektor odpowiadała na moje pytania dla radnej i miała, no naprawdę grzecznie odpowiadała i nie widzę powodów, żeby nie miała mi udzielić informacji, jeżeli ja o tę informację prosiłam. Że pani dyrektor jest kosztorysantem. Ja tylko powiem, że 30 czy 40 metrów chodnika wydaje się, że można zrobić za 12 tysięcy, a kosztuje na przykład 60 tysięcy. To pani jest świadoma, jakie to są koszty, jeżeli chodzi o wchodzenie z termomodernizacją, nawet na niski budynek. Pytanie, czy w momencie, kiedy rozpoczniemy termomodernizację, nie okaże się, że trzeba będzie coś dodatkowego zrobić, zazwyczaj z tego tak wychodzi. Więc to nie skończy się na kwocie 50, 100 tysięcy, 150. Niestety obawiam się, że to są koszty, które są i to dosyć duże, więc ściągnięcie 50 tysięcy no może zrobi tak zwany dobry klimat, że jest to zadanie, z oszczędności coś może się kiedyś pojawi, no chyba, że pani po prostu chce wpisać te zadanie i żeby spróbować je realizować jakąkolwiek oszczędnością. To pytanie, czy warto ściągać 50, czy może wystarczy ściągnąć 5, aby zadanie powstało i może takie zadanie po prostu wpisać do budżetu i sprawdzić, jakie będą możliwości w ciągu roku. Ja mam tu jeszcze propozycję. Dobrze, mogę od tego światła, jeżeli pan twierdzi, że rzeczywiście będzie to tyle kosztowało, to możemy od tego odstąpić. Mogę to wykreślić ze swoich wniosków. Ale teraz uważam, że jest to nie fair, że ściągnęliśmy z BDK-u 100 tysięcy złotych, a bibliotekę pozostawiliśmy.
A więc ja proponuję, żeby 50 tysięcy złotych zdjąć również z biblioteki. Następna moja propozycja to jest zmniejszenie o 10 tysięcy złotych na gospodarkę odpadami, na materiały i wyposażenie, bo jest tam bardzo duży wzrost w stosunku do poprzedniego roku. I proponuję zmniejszyć 50 tysięcy na zieleń, ponieważ już w tym roku wiemy, że nie ma tyle koszeń, ile było przez ostatnie lata, ze względu właśnie na utrzymywanie wody. A więc myślę, że przynajmniej 3 koszenia rocznie odpadają całego miasta, a więc myślę, że 50 tysięcy złotych z zieleni można zdjąć. Bez tego BOSIR-u daje nam to 110 tysięcy złotych. Mamy zaoszczędzone również pieniądze przez komisję, te ponad 300 tysięcy. I wnioskuję o to, żeby wpisać to zadanie właśnie do budżetu. Z wnioskami, ja tu wnioski mogę podać, jest to paragraf 921, przepraszam, dział 921, rozdział 921-16, paragraf 24-80. To jest właśnie dotacja do biblioteki. Dział 900, rozdział 900-02, paragraf 42-10. Czyli jest to gospodarka odpadami, i dział 900, rozdział 904, paragraf 4300, czyli jest to 50 tysięcy na zieleń. A więc panie przewodniczący, ja zgłaszam wniosek, żeby nanieść te poprawki do budżetu i wprowadzić zadanie termomodernizacja przedszkola numer 6 przy zespole szkolno-przedszkolnym numer 1. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Można jeszcze? Proszę panie zdania. Ponieważ jest to tak trochę zaskoczenie, no ale oczywiście mamy prawo pracować na bieżąco, więc pracujmy. Drodzy państwo, jeżeli chodzi o zieleń, ja jestem świadomy, że jeżeli ściągniemy te pieniądze z zieleni, spółka nie podpisze ze mną umowy. Umowa jest od lat na tą samą kwotę. Nie było zwiększana mimo podwyżek płac. Spółka tak naprawdę innymi działaniami pokrywa stratę za utrzymanie zieleni, więc jakbym chciał to na wolnym rynku puścić, prawdopodobnie zieleń bym podniósł o 300 tysięcy, a nie zostawił na tym poziomie. Więc prosiłbym nie ruszać i nie gmerać w zieleni, więc to jest dla mnie bardzo istotny temat. Nie chciałbym topić spółki, to nie na tym też polega. Robi to nasza spółka, jak państwo wiedzą. I nie chodzi o koszenie, bo to nie jest tylko kwestia koszenia, jeżeli chodzi o utrzymanie zieleni. Nie będę tłumaczył, szkoda, że nie widzę tutaj prezesa, ale wszyscy w sumie powinni być, no ale to już jest inny temat. Jeżeli chodzi o bibliotekę, prosiłbym, jeżeli pan przewodniczący pozwoli, aby w tym temacie wypowiedział się obecny tutaj pan dyrektor biblioteki. Dobrze, nim poddamy te wnioski pod głosowania, proszę bardzo, panie dyrektorze. I jeszcze dodam, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami, drodzy państwo, dzisiaj odbywa się walne zgromadzenie ZGOK-u. Nie wiem, jakie są informacje. Kwota, którą ZGOK planuje, jeżeli chodzi o wejście na bramę odpadów zmieszanych, ma się zwiększyć z 300 iluś tysięcy na prawie 600, zwiększając 300 zł na prawie 600 zł, więc te 10 tysięcy to tylko będzie chyba dla zasady. Za chwilę będziemy musieli 300 tysięcy zwiększyć albo podnieść niestety opłaty za odpady. Nie będziemy mieli pewnie wyjścia. Zakup pojemników, niestety jest obowiązek zakupywania bieżącego pojemników. Pojemniki wymieniamy, więc to jest normalna zasada. Proszę, proszę panie dyrektorze. Chyba, że pan chciałby się wypowiedzieć w tym temacie. Dobrze, panie dyrektorze, proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, panie Elu, ja do pani będę się zwracał tak tylko do pleców w sumie pani mówię, tak trochę mi nie bardzo, o teraz lepiej już. Panie Elu, budżet, który złożyliśmy do działalności bieżącej na bibliotekę na 2021 rok zakłada zwiększenie wydatków ogólnie w bibliotece w stosunku do roku obecnego, uwzględniający wzrost nośników energii i wynagrodzeń pracowników, żebyśmy znowu się nie spotkali jesienią, tak jak w tym roku, i rozmawiali o wynagrodzeniach pracowników. U mnie wynagrodzenia w tej chwili żadna
żaden z pracowników merytorycznych ani obsługowych nie osiąga pułapu 2800 zł planowanego zasadniczych, planowanego na rok 2021. I ten wzrost, o którym pani mówi, te 50 tysięcy, które pani by chciała zdjąć, to jest dokładnie tyle, mniej więcej, ja nie znam całego swojego budżetu teraz z głowy poszczególnych części, to jest mniej więcej to, co pochłonie nam wzrost nośników energii i zmiany wynagrodzeń od 1 stycznia, które jak gdyby z automatu wchodzą, z tego co wiem. To tyle chciałbym, tak bardzo krótko, bo potem znowu się spotkamy jesienią. No, pani. Proszę bardzo. Panie dyrektorze, w tym roku oddamy nową bibliotekę, tak? Tak. No właśnie. Taki jest plan. A umowa była taka, że jak oddajemy nową bibliotekę, to rezygnujemy z czynszu na Ogrodowej. W oddziale, tak. Zgadza się. No i z czynszu pieniążki panu zostaną. Jest taka opcja. Jeżeli przejdziemy do połowy roku, to jest taka opcja. Także ja nie mówię, że nie. No to... Panielu, my planując budżet, planowaliśmy właśnie te wzrosty wszystkie, tak? Żebyśmy potem rozmawiałem przecież ja z panią rozumiem, też ja tu rozumiem, ale na zapleczu ty... i rozmawialiśmy na temat wzrostów wynagrodzeń. Pytała mnie pani dlaczego. Pamięta pani, tak? Tak, nie zaplanowaliśmy. Ja pani odpowiedziałem, że zaplanowaliśmy. Była jakaś sytuacja i nie chciałbym teraz dojść do takiej sytuacji pod tytułem, że ale, nie mamy. Panie dyrektorze, ale ja panu... Ale tak z panią się zgadzam w zupełności, jeżeli będzie pan te 50 tysięcy miał po prostu. 3 tysiące, to jest około 3 tysięcy miesięcznie. To jest plus nośniki, no około 4 tysięcy miesięcznie. No właśnie. Ja, panie Lu, ja po prostu podaję, nie pamiętam wszystkich kwot, naprawdę, proszę mi wierzyć, tak dokładnie jeden do jednego. Około 3 tysięcy miesięcznie to jest nasz czynsz, który ponosimy w oddziale dla dzieci i młodzieży, czyli całoroczne około 50 tysięcy, a plan mamy taki, żeby mniej więcej do połowy roku zakończyć wszystkie te historie, chociaż podpisaliśmy aneks do umowy z ministerstwem na cały 2021 rok, no bo nie wiem, jaka będzie historia z przetargami, z realizacją, z rozstrzyganiem i tak dalej, tak? Bo sytuacja jest trudna, skomplikowana i rzeczywiście nie wiemy, czego mamy się spodziewać w realizacji tej ostatniego etapu w 2021 roku. Znaczy, panie dyrektorze, przyjęłam takie założenie, że biblioteki na Ogrodowej nie ma. Pracownicy przechodzą do głównej biblioteki. To się zgadza. I tam pieniądze po prostu zostają. Stąd jest zdjęcie. A jeżeli zdjęliśmy 100 tysięcy z Bartoszyckiego Domu Kultury, to uważam, że i to jest jednostka kultury, i to jest jednostka kultury. A więc powinniśmy traktować obydwie instytucje, że tak powiem, na takim samym poziomie. No troszeczkę bardziej, mamy panu, inny rodzaj działalności. Bardziej, tak, tym bardziej, że panu te pieniądze z Ogrodowej zostaną. Tu o to chciałbym chodzi. Tylko zaznaczyć, że mamy zupełnie inny rodzaj działalności i nie organizujemy tego typu imprez, które organizują się w BDK-u i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście, nie, pani Elu, ja przedstawiam swój punkt widzenia, pani swój i chciałbym, żeby dobrze na tym... Punkty widzenia. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Punkty widzenia są znane. Pani przewodnicząca, najpierw się zgłaszała pani Lucja Jędryszka, a później pani przewodnicząca. Ja pani później też poproszę głos jeszcze raz. Ja tutaj pani Krysia mnie upomniała, więc ja proponuję, komisja proponuje nowy załącznik do budżetu na 2021 rok, załącznik numer 10, prace dla Zakładu Usług Komunalnych. I czy okay. Ja mam, panie przewodniczący, przeczytać to wszystko? Tak miałem, wszyscy mają, nie ma potrzeby, ja mam opracowane, jak będziemy głosować, także proszę, dziękuję za tę informację. To jeszcze jako radna chciałabym jeszcze zabrać głos w bardzo proszę. Budżetu. Tutaj pani Elu, pani radna Zabłocka miała w swoim wniosku do budżetu docieplenie, termomodernizacja przedszkola na działkach numer 6. My jako komisja rozpatrywaliśmy ten wniosek, bardzo głęboko się nad nim zastanawialiśmy i dyskutowaliśmy. Ja powiem tak, ponieważ ja jestem rodowitą działką, z działek pochodzę, teraz już nie mieszkam na działkach, ale pamiętam ten budynek jako barak, który służył jako przychodnia zdrowia. Był wybudowany jako przychodnia zdrowia. On stoi na podłożu. Przede wszystkim, żeby zacząć cokolwiek robić z termomodernizacją, trzeba zrobić izolację tego budynku, bo nic nie da, jeżeli my położymy teraz nowe tynki i docieplimy budynek,
one niestety, tam trzeba zrobić i tam jest naprawdę potrzeba więcej pieniążków na to wszystko. Już kiedyś o tym mówiliśmy. Ja jestem za tym. To nie to, że ja jestem przeciw, tylko że żeby zacząć cokolwiek robić z tym barakiem na działkach, którym jest przedszkole, trzeba najpierw zrobić izolację. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Już panie Elu, wszystko wiemy na ten temat. Panie przewodniczący, jeszcze bardzo króciutko. W momencie, panie burmistrzu. Dobrze. Może jeszcze pani radna Pisarska, tylko się po i później pan burmistrz się odniesie do tych dwóch spraw. Szanowni radni. Pani przewodnicząca, nie, proszę nie dyskutować. Szanowni radni, panie burmistrzu, strasznie łatwo przychodzi wam zabieranie pieniędzy na kulturę. To jest jakieś takie, nie wiem, co jakiś czas gdzieś jak zdejmujemy, to zdejmujemy pieniądze z kultury. Zdejmujemy pieniądze z kultury, to 100 tysięcy, 50 tysięcy, zdejmujemy pieniądze z oświaty. Przecież to jest, proszę państwa, jakieś nieporozumienie. No czym jest życie, świat bez tego, że będzie rozwijała się kultura? Przecież tego później już niczego nie będzie. Proszę państwa, no to jest żałosne wręcz. Przecież Bartoszycki Dom Kultury, zdejmujemy mu 100 tysięcy złotych. On na dzień dzisiejszy już jest niedoszacowany. Mówimy, że w innych miastach robi się piękne imprezy, mówi się, że to jest tak świetnie i tak dalej, a tak łatwo zdejmuje się pieniądze z naszego Domu Kultury. Na organizację wydarzeń kulturalnych Kętrzyn ma co najmniej budżet, nie wiem, pięciokrotnie większy niż nasz, 100 tysięcy złotych. Jeden zespół bierze co najmniej 50 tysięcy złotych. A państwo tak po prostu na książki zabieracie, na kulturę zabieracie i to tak wam łatwo przychodzi. Jestem przeciw. Dobrze, na książki, bo ostatnio akurat poprzednio było na książki. Wynagrodzenia w kulturze są najniższymi wynagrodzeniami. Przecież pan dyrektor mówi o tym, że jemu brakuje pieniędzy na najniższą. Ci ludzie są wykształceni, obsługują mieszkańców. Dodatkowo jeszcze przecież prowadzą działania animacyjne dla dzieci i młodzieży. A wy tak po prostu tu 100 tysięcy, tam 50 tysięcy. A potem będziecie mówić, że no dni Bartoszyc były nie takie. Impreza się nie udała. A czemu taki zespół, a nie taki? Ja rozumiem, że jest pandemia, ale jest wiele działań teraz też, do których należy dołożyć, żeby się działo. Bo my jesteśmy niedoinwestowani. Niedoinwestowani jesteśmy, bo nie mamy sprzętu. Sami jesteśmy niedoinwestowani jako Rada Miasta, bo nie potrafimy korzystać z nowoczesnych technologii, bo nie potrafiliśmy zakupić sprzętu do pracy zdalnej. I teraz przychodzimy tutaj tylko po to, żeby ryzykować. Tylko dlatego, że część z państwa nie potrafiła nauczyć się obsługiwać komputera. Tylko dlatego, że nie potrafimy zdalnie dobrze pracować. Panie przewodniczący, już bo brzegu, to są też brzegu, pieniądze, tak, których nie ma w budżecie na zakup takich rzeczy. Także, proszę państwa, jestem przeciw jakiekolwiek obcinaniu rzeczy. Na... No rozumiemy, rozumiem. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan burmistrz, proszę. Ja się nie będę odnosił do wypowiedzi pani radnej Ewy. Rozumiem emocje i podzielam w dużej części ten wniosek. Natomiast drodzy państwo, ja bym też prosił, abyśmy tutaj, no chyba, że jest jakaś chęć podyskutowania komisji, abyśmy tutaj nie robili takiej formy targowicy, tu obetniemy, tam dodamy, bo troszeczkę to nie w tą stronę idzie. Ja powiem tak, jeżeli jest chęć prowadzenia i to będzie wola państwa, wszystkich radnych prowadzenia, bo to jest państwa oczywiście wola, prowadzenia dodatkowego punktu w budżecie i inwestycjach związane z termomodernizacją. Ja uważam, że powinniśmy rozpocząć od dokumentacji. Zadania projektowe, pieniądze posiadam na zadania projektowe. Jeżeli będzie to państwa wniosek bardzo twardy, to rozpoczniemy od projektowania. Raz odwodnienia, dwa wyszacowania, kosztorysowania i określenia i zaprojektowanie tej termomodernizacji. I myślę, że jeżeli to zadanie się rozpocznie w 2021, w 2022 na spokojnie, wtedy będzie nam łatwiej. Chciałbym też się odnieść troszeczkę do deficytu, bo tu padło to słowo, ono tak będzie leciało, zadłużenia i tak dalej. Mamy duże zadłużenia jak większość miast niestety. Nie mówię, że wszystkie, ale większość. Zwłaszcza tych, które inwestowały i dalej inwestują. Zadłużenie też jest związane, ten rok zamkniemy deficytem na 3 miliony z groszami. Patrząc, że 3 miliony musieliśmy oddać, chcieliśmy i cieszę się, oddać na budowę mostu, to tak naprawdę budżet miasta poza mostem zamknął się tak naprawdę prawie na zero. Więc uważam, że to nie jest wcale najgorszy
najgorszy rok mimo pandemii. Następny rok planujemy zadłużenie na poziomie prawie 6 milionów. Nie oznacza to, że w takiej formie ten rok skończymy. Państwo dokładnie wiedzą, że ten rok też planowaliśmy na około 6 milionów deficytu. Więc staramy się to spinać i będziemy się starać spinać. Natomiast prosiłbym, jeżeli będzie taka wola, aby nie wpisywać mimo wszystko tego punktu, a ja się zobowiązuję do w temacie projektowania i myślę, że wtedy na projekty będzie trzeba kilka złotych zwiększyć. Zresztą ktoś mnie pytał, jakie tam projekty są, to powiem, że oczywiście są to związane, pan radny, pan przewodniczący, pan wiceprzewodniczący o tym mówił, są to projekty związane z ulicą Ogrodową, są to różne drogowe jeszcze tematy, które nam zostały, bo tak naprawdę nam temat projektowy się skończył i wyczerpał. My projektów większość zrealizowaliśmy przez ostatnie lata, więc mamy pustkę i chcielibyśmy troszeczkę posprawić, ale myślę, że też sami wspólnie posiedzimy nad pewnymi rzeczami, zastanowimy się, co najszybciej trzeba projektować, co jest realne do realizacji. I tu powtórzę, na co można pozyskiwać pieniądze. Ja mówiłem, że chciałbym zrobić budynek przedszkola numer 6 i ma pani radna Elżbieta Zabłocka rację. Natomiast ja pamiętałem, że chcieliśmy pozyskać pieniądze, nie udało się ich pozyskać. I z tego względu nie zrealizowaliśmy. Nie dlatego, że mi się moje, tylko nie udało się pozyskać na to pieniędzy, więc nie była to jakaś zła wola. Z tym, że może zróbmy to od drugiej strony. Zróbmy ten projekt, może będzie wtedy łatwiej się w cokolwiek wpasować, albo wreszcie oszacujemy te koszty tak realnie, żeby nie było żadnych, to co też powiedziała pani przewodnicząca Lucyna Jędryczka, abyśmy mogli realnie podejść do tego i stwierdzić tak naprawdę, jaki jest całkowity koszt zrobienia tego budynku z zewnątrz i nie wracania do niego. Bo wiem, że wielokrotnie jak tak robiliśmy, to mieliśmy spokój. Zrobiliśmy tak ulicę Hubalczyków, rozpoczęliśmy oczywiście od odwodnienia, poszliśmy w górę, mamy można powiedzieć z głowy. Mamy kilka budynków, które się udało w taki sposób zrobić i pozyskać te pieniądze. Będziemy próbować, no wiadomo, że trzeba, natomiast ja bym prosił o nie wpisywanie tego i nie krojenie już tego budżetu, który jest dość mocno spięty, naprawdę dość mocno spięty i niekoniecznie będzie w tej formie zrealizowany, tak jak mówiłem na wstępie, natomiast ja zobowiązuję się, że będę priorytetowo traktował projekt na termomodernizację, ale również na odwodnienie tego budynku i sprawdzenie, w jakiej formie możemy to zrobić. Wtedy będziemy znali koszty i nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli się okaże, że pieniądze nam jakieś zostaną, będzie szansa, abyśmy po projekcie w ciągu roku wprowadzili również ten budynek do budżetu. Dziękuję. Jest już wykrojone na pomoc budżetu. To jest deficyt, to te 300, pamiętajmy. Ale czy nie możemy nie zmniejszać deficytu, natomiast wprowadzić hasło i na przykład 100 tysięcy przeznaczyć z taką myślą, że jeżeli się uda, to ok, jeżeli nie, może będzie akurat możliwość pozyskania. Wpiszmy te 50 wskaźniki na to, bezpieczniejsze będą wskaźniki, jak wpiszemy 50 tysięcy. Jeżeli jest taka zgoda, to ja w formie autopoprawki, jeżeli państwa komisja zdecyduje się na to, mogę to wpisać. Fizycznie nawet nie muszę chyba zwiększać deficytu. Z oczyszczania jesteśmy w stanie ściągnąć 50 tysięcy jeszcze, bo analizując teraz na bieżąco, jak nam wychodzi i ten rok nam się ładnie zamknie, bo nie mamy zimy, wcześniej mogliśmy planować w listopadzie, że będziemy mieli zimę, to prawdopodobnie, jeżeli chodzi o oczyszczanie miasta, będziemy mieli pewną oszczędność, więc i warunki zimowe nie powinny być straszne, więc myślę, że można było z oczyszczania 50 tysięcy tutaj włożyć, czyli w ten sposób przesunąć. I wtedy, jeżeli państwo się zdecydują takie zadanie wprowadzić, ja nie widzę przeszkody i mogę to w formie autopoprawki nawet zgłosić. Panie Burmistrzu, to taką uwagę, ja wygłaszam, żeby wycofuję się z moich wniosków. To w takim układzie ja wycofuję swoje wnioski, wszystkie, które dałam i wnoszę tylko o wpisanie inwestycji termomodernizacja. Może Panie Burmistrzu, będzie to bezpieczniejsze, bo może na etapie w trakcie projektowania, roku... Na etapie projektowania... Ja bym, projekt projektem, bo też ja, musi być. Panie Burmistrzu, ja może bym nie mówiła o projekcie, dlatego że może się okazać, że w trakcie roku będziemy mogli pozyskać jakieś dodatkowe pieniądze na termomodernizację budynków oświatowych i wtedy nie będziemy musieli już Projekt jest potrzebny. Tak, tak, ale przecież jeżeli będziemy mieli, to możemy napisać projektowanie i termomodernizacja. Jeżeli zrobimy projektowanie, będzie ok. Jeżeli będzie możliwość pozyskania na termomodernizację, nie będziemy musieli dodatkowo się spotykać i tego do budżetu wprowadzać. Myślę, tak się że będziemy często myślę, spotykać, będzie, więc nie tak, ale myślę, że będzie to bezpieczniejsze po prostu, bo będzie to już sygnał w budżecie, że mamy coś takiego w planie.
Jak nazwa zadania, jak pani chciałaby? Projektowanie i termomodernizacja budynku przedszkola numer 6. Ale nie wiem, czy warto wpisać projektowanie, bo projekt możemy niezależnie zrobić i ja mam rezerwę na projekty, więc może być termomodernizacja. No myślę, termomodernizacja. Ja proponuję termomodernizację i odwodnienie, więc to będzie bezpieczniejsze. No dobrze, termomodernizacja i odwodnienie. I wtedy 50 tysięcy przeznaczyć budynku określonego przy ulicy i tak dalej, więc tak to już jakby się wpisze. I 50 tysięcy w tym momencie prosiłbym, żeby państwo się zgodzili na przesunięcie 50 tysięcy, ściągnięcie, przepraszam, 50 tysięcy z oczyszczania miasta i włożenie właśnie w ten paragraf, w ten projekt. Dobrze, jeszcze raz sumując, żeby to nie umknęło naszej uwadze, uważam, że tutaj posiedzenie, zwoływanie posiedzenia Komisji Programowej Budżetu mija się celem. Po pierwsze, że wszyscy członkowie komisji są obecni i myślę, że na taki kompromis, że tak powiem, takie uzgodnienia między wnioskodawcą a burmistrzem, jeśli taki powstał, wydaje mi się, że tutaj nie będzie sprzeciwu komisji, a myślę, że i sprzeciwu rady i myślę, że nie będzie potrzeby głosowania tego problemu, gdyż pan burmistrz jako autopoprawkę przyjmuje. Tak, to i tutaj, jak autopoprawkę. I tutaj powtarzam. Przyjmuje autopoprawkę o następującej treści. Dokonanie czy sporządzenie dokumentacji na termomodernizację. Nie. Właśnie to nie. Proszę powtórzyć precyzyjnie. W zadaniach inwestycyjnych wpisujemy remont budynku polegający na termomodernizacji, odwodnieniu i dokładnie którego budynku, wiadomo o co chodzi. Projekt jest niezależny, ja mam rezerwę projektową, więc wówczas projekt zlecę niezależnie. Jasne. I to traktujemy, chwileczkę pani radna. I to jest 50 tysięcy i 50 tysięcy zmniejszamy oczyszczanie miasta. Tak jest. Jeśli to jest zrozumiałe, to proszę, to będziemy, jeśli będziemy głosować uchwałę budżetową, to w tej uchwale budżetowej będzie się mieścić ta autopoprawka, żebyśmy pamiętali o tym. Proszę bardzo, pani radna Machniewska. Celem uzupełnienia tego punktu. No teraz mamy zimę, jaką zimę mamy, prawda? Możemy zdjąć z oczyszczania, no ale wiadomo, możemy być zaskoczeni. Przyjdą śnieżyce. Przepraszam pani radna, troszkę bardziej do mikrofonu, dobrze, bo my tutaj... Tak. W ubiegłym roku, panie burmistrzu, no z przykrością stwierdzam, to był chyba ubiegły rok, prawda Witek, bo rozmawialiśmy na ten temat, były nieodśnieżone przystanki. Ludzie mieli problemy z wsiadaniem do autobusu. Przepraszam, że przerywam. Pani radna, nie będziemy tak. Ja bardzo proszę. Ale ja chcę, moment, jeśli tylko odśnieżanie, ale odśnieżanie przystanków zupełnić, nie ma chodzi o oczyszczanie miasta, tak? Pani radna, proszę nie przedłużać. Zabieramy pieniądze z oczyszczania? Przystankami zajmuje się Zakład Usług Komunalnych, to jest niezależne. To jest niezależne. Aha, dobrze. No to oczywiście. Dobrze. Czy są jeszcze do uwagi czy pytania? Trwa dyskusja na temat projektu uchwały. Proszę bardzo, jeszcze pan przewodniczący. Czy pan burmistrz mnie trochę ominął, dlatego że nie udzielił mi odpowiedzi na temat tego gniazda śmietnikowego, co zrobimy na ulicy Kęczyńskiej. Czy to jest, czy w ciągu roku jakoś wygospodarujemy i wtedy coś zrobimy z tym? Z tego, co już wiem, w budżecie jest gniazdo na Pułaskiego. Jeżeli będą pieniążki, to spróbujemy i to drugie. No ja mówię, robimy na razie jedno gniazdo. Tak jak państwo widzicie, że nie zdecydowaliśmy się w tym roku na osę. Czyli są pewne takie, no one są delikatne cięcia, naprawdę mogą się wydarzyć w ciągu roku nieco większe, więc mam nadzieję, że nie będziemy musieli z innych inwestycji rezygnować, więc prosiłbym, no jeszcze troszeczkę cierpliwości, no ten rok przetrzymać i w następnym to już nie ma nawet wyjścia. Staraliśmy się co roku jedną z obudów robić w tym ładnym stylu, no niestety ten styl kosztuje, ale my mamy obowiązek, jeżeli chodzi o tematy starówki, stosować takie, a nie inne budowy. Dobrze. Bo tam najgorsze są momenty, kiedy są po weekendowe, nie? Bo to jak wszystko rozsypią, to tam... To takie na osiedlach mamy. Dobrze. Coś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały budżetowej? Jeśli nie, to... Proszę bardzo, panie skarbniku. Szanowni państwo, mam taką uwagę techniczną. Chodzi o paragraf drugi i punkt pierwszy. Tam jest taki załącznik 2a. I to jest załącznik taki techniczny, poglądowy. On po prostu dawał możliwość porównania planowanych wydatków 2021 do 2020. W związku z tym oczywiście go w uchwalonym budżecie nie będzie, żeby o tym pamiętać, tak? Jasne. Jasne. Dobrze, za tą uwagę dziękujemy. Proszę, proszę panie Krzysiszcze. Ten 11 punkt, też autopoprawka. Jest to autopoprawka, zgadzam się z panią. Przyjmuję, jak już słyszę,
dwójkę radnych tak mocno wnioskujących. Tak, jaką tu poprawkę proszę. Dziękuję. Okej. Okej. Ale mimo to zgodnie z propozycją, właśnie i teraz chciałbym Państwu zaproponować sposób głosowania. Proponuję, żebyśmy właśnie te propozycje komisji załącznik numer 10 potraktowali jako integralną część ustawy, uchwały budżetowej. Niemniej z tą autopoprawką, którą przed chwilą tutaj panie Krysia z panem burmistrzem ustaliły, to znaczy dokończenie tej ścieżki na dokończenie utwardzenia ścieżki pracerowej. Tak jest przy ulicy, przy jeziorku, przy ulicy Kaczyńskiej, popularnie zwanym jeziorkiem mleczarskim. I żebyśmy jednak to, ten załącznik, te prace zlecone dla ZUK przegłosowali w takiej formie, jaka jest, a następnie przystąpimy do głosowania projektu uchwały budżetowej. Jeszcze pan radny w sprawie uchwały, tak? Bardzo proszę. Znaczy chciałem może sprecyzować ten punkt 11 załącznika, na które zgłosiłem i to dziękuję pani Krystynie Duda, że poparła, żeby to zapisać w punkcie 11. Dokończenie renowacji ścieżki wokół Jeziorka Miejskiego, kontynuacja według przyjętej technologii, wykonanie do końca pierwszego kwartału 2021 roku. Tutaj fakt jest, że ja też rozmawiałem z panem dyrektorem, to jest kwota około 20 tysięcy, także to nie jest wielka i tam i jest taka możliwość, że nie w każdym miejscu trzeba korytować tą ścieżkę. Także te koszty być może będą nawet ciut mniejsze. Dobrze. Pan burmistrz jeszcze chciałby dwa zdania. Nie chodzi o koszty, chodzi o czas. Nie jestem w stanie zapewnić panu pierwszego kwartału, więc prosiłbym nie wpisywać w jakiekolwiek wnioski do tematu ZUK-u jakichkolwiek dat, bo ja jestem w stanie powiedzieć, że na 100% do końca marca nie zrealizujemy tego, więc bez sensu to wpisywać, no mówię to uczciwie. Jasne. No tutaj widzę, tak patrzę na twarze radnych, również się pana wniosek, ta druga część, jeśli chodzi o sztywny termin, nie znajduje akceptacji, także chyba nie ma sensu tej daty głosować. Przystąpmy wobec, chyba że jeszcze są jakieś pytania. Jeśli nie ma do projektu uchwały budżetowej, wobec tego proponuję, żebyśmy przegłosowali teraz załącznik numer 10. Prace dla Zakładu Usług Komunalnych z tym dodanym punktem 11 w brzmieniu zaproponowanym tutaj przez panią radną Krystynę Duda i przez pana radnego, one są zbieżne, przez pana radnego Darskiego, z tym, że bez określenia terminu wykonania wiadomo, że chodzi o 2021 rok. Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem tego załącznika do budżetu na 2021 rok, załącznika numer 10, proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że załącznik został przegłosowany jednogłośnie. Teraz poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bartoszyce na 2021 rok wraz z autopoprawką przyjętą przez burmistrza, którą stanowi wnioski Komisji Programowej Budżetu. To jest traktujemy jako autopoprawkę burmistrza. Burmistrz te wszystkie wnioski uwzględnił. Oraz autopoprawki, które Państwo teraz otrzymali przed sesją. Łącznie z tymi wszystkimi autopoprawkami głosujemy projekt uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok. Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. 17 głosów za, 1 głos wstrzymujący się. Z tym samym Rada Miasta uchwaliła budżet miasta na 2021 rok. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2021-2035. Państwo radni otrzymali. Dla porządku informuję, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Proszę tutaj panią przewodniczącą Komisji Programu i Budżetu, panią Lucynę Jędryczka, o przedstawienie opinii komisji. Komisja pozytywnie opiniuje
wieloletnią prognozę finansową miasta Bartoszyce na lata 2021-2035. Oczywiście po naniesieniu zmian zgodnie z uchwalonym budżetem miasta na 2021 rok. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy? Jeśli nie ma dyskutantów, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tejże uchwały, proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że wieloletnia prognoza finansowa miasta Bartoszyce na 2021-2035 została przyjęta większością głosów, 17 za, 1 wstrzymujący się. Punkt 7 porządku obrad. Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019-2020 otrzymali Państwo radni. Poproszę tutaj o przedstawienie opinii przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny, panią Ewę Kapusto. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019-2020 została przedstawiona na podstawie wynikająca z artykułu 11 ustęp 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe. Komisja zapoznała się z całą tą informacją, z której wynika działalność naszej bartoszyckiej oświaty. Informacja dokładnie przedstawiła wyniki egzaminacyjne, stany szkół, wyposażenie, również to, co się zadziało z majątkiem po gimnazjum numer 2, które zostało zlikwidowane. I mimo właśnie tej trudnej sytuacji w szkołach, no chodzi tutaj o pandemię, od marca już ta edukacja, prawda, domowa bardziej. Nasze placówki radziły sobie bardzo dobrze i tutaj jest zasługa nauczycieli, dyrektorów, organizacji szkół. I tutaj takie w imieniu komisji chciałam takie podziękowania w tym zakresie do dyrektorów, do rad pedagogicznych, do pracowników, również do pana dyrektora Żydko za takie dokładne spisanie i przedstawienie tej informacji. Komisja pozytywnie oceniła, pozytywnie zaopiniowała właśnie informację o wynikającą z zadań oświatowych. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeśli nie, stwierdzam, że Rada przyjęła informację do wiadomości. Punkt 8a porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. Jest to projekt oznaczony numerem 3/32. I tutaj poproszę panią Lucję Jędryczkę o przedstawienie opinii Komisji Programowej Budżet w temacie projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej Budżetu w sprawie zmiany budżetu. Punkt A. Dochody, dział 600, rozdział 616. Zmniejszenie dochodów o 2 101 200 zł 40 groszy, w tym dotacja na przebudowę ulicy Chopina 302 379 60 groszy, dotacja na przebudowę ulicy Sosnowej 293 927 zł, dotacja na przebudowę ulicy Staszyca 37 808 zł 80 groszy. Dotacja na modernizację kładki na rzece Łynie 1 450 000 zł. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 700, rozdział 705. Zmniejszenie dochodów o 1 094 967 zł 38 groszy z tytułu dofinansowania przebudowy byłego budynku dworca PKP. Zadanie nie zostało rozpoczęte w 2020 roku. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 756, rozdział 756-21. Zmniejszenie dochodów o 317 085 zł, w tym udział w podatku od osób fizycznych, zmniejszenie o 1 100 000 zł. Udział w podatku od osób prawnych, zwiększenie o 782 915 zł. Komisja zaopiniowała pozytywnie.
dział 758, rozdział 758.02, zwiększenie o 434 977 zł dochodów z tytułu rezerwy ogólnej budżetu państwa. Rozdział 758.16, zwiększenie dochodów o 2 734 472 zł z tytułu przeniesień dochodów z działu 600. Rozdział 616 1 450 000 i dział 926 rozdział 926.01 1 284 472 zł. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 800 rozdział 801.01 przesunięcia między paragrafami i dział 852 rozdział 852 95 zwiększenie o 100 000 zł dochodów z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w DPS-ach oraz w schronisku dla bezdomnych. Dział 926 rozdział 926.01 zmniejszenie dochodów o 1 284 472 zł i przeniesienie do działu 758 rozdział 750.814. To jest zgodne z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Wydatki. Dział 600, rozdział 600.04. Zmniejszenie o 98 tysięcy planu wydatków na komunikację miejską. Wykonanie wydatków jest mniejsze niż planowano. Oczywiście to skutkowało, że w okresie wiosennym komunikacja miejska nie funkcjonowała. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Rozdział 616, zmniejszenie planu wydatków o 1 602 382 zł 40 groszy, w tym modernizacja kładki na rzece Łynie 1 450 000. Zadanie zostało wpisane do budżetu na 2021 rok. Przebudowa ulicy Chopina 55 713 60 groszy. Przebudowa ulicy Sosnowej 45 668 zł 80 groszy. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 700, rozdział 705, zmniejszenie o 1 437 414 zł planu wydatków na przebudowę byłego dworca PKP. Zadanie zostało wpisane do budżetu na 2021 rok i komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 757, rozdział 757.02, zmniejszenie o 150 tysięcy zł planu wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów. Rozdział 757.04, zmniejszenie o 62 tysiące planu wydatków na poręczenia i gwarancje. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 852, rozdział 852.95, zmniejszenie wydatków o 65 tysięcy zł. To są wydatki na funkcjonowanie noclegowni. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 900, rozdział 915, zmniejszenie o 290 085 zł planu wydatków związanych z modernizacją oświetlenia w ramach projektu SOWA. W ramach wydatków niewykasających planuje się przeznaczyć kwotę 672 343 zł. Pozostałą kwotę 1 283 237 zł ujęto w budżecie na 2021 rok. Dział 995, zmniejszenie o 22 tysiące planu wydatków na wynagrodzenia zatrudnienia pracowników w ramach robót interwencyjnych i publicznych. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 921, rozdział 921.95, zmniejszenie o 10 tysięcy zł planu wydatków na zadania zlecane do realizacji przez stowarzyszenia. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 926, rozdział 926.01, zmniejszenie planu wydatków o 500 tysięcy zł przewidzianych na budowę hali sportowej przy ulicy Korczaka i rozdział 926.05, 926.95, zmniejszenie o 20 tysięcy zł planu wydatków na zadania zlecane do realizacji stowarzyszeniom. Komisja
zaopiniowała pozytywnie. Jak tu nas poinformował pan skarbnik, te zmiany w budżecie spowodowały możliwość wcześniejszej spłaty kredytów o ponad 1 000 000 zł. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawie? Nie ma dyskutantów. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 3/32? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 8b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2020-2035. Jest to projekt oznaczony numerem 4/32. Również tu poproszę panią przewodniczącą o opinię w tej sprawie. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tym temacie? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 4/32? Proszę o głosowanie teraz. Ja nie wciskałem. Pan przewodniczący nie głosował. Trudno, 17 lat. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. Punkt 8c porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wydatków niewygasających na 2020 rok. Jest to projekt oznaczony numerem 5/32. Również poproszę panią przewodniczącą o opinię w tej sprawie. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie uchwalenia wydatków niewygasających w 2020 roku. Wydatki majątkowe. Dział 600, rozdział 616, 2 150 000 zł, w tym 920 000 przebudowa odcinka ulicy Chopina, 580 000 przebudowa ulicy Sosnowej i 650 000 przebudowa ulicy Staszyca. Dział 900, rozdział, przepraszam, dział 700, rozdział 705, 546 106 zł, przebudowa i adaptacja budynku byłego dworca kolejowego. To zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku dalej. Dział 900, rozdział 915, 672 343 zł, modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach projektu SOWA. A dalszą część będzie kontynuowana w 2021 roku. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 700, teraz wydatki bieżące. Dział 710, rozdział 710-04, 14 760 zł. Opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Wszystkie zadania ujęte w uchwale są w trakcie realizacji lub mają podpisane umowy na realizację. Lub są w trakcie trwania procedury zamówienia publicznego. Nie? Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 5/32? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Jesteśmy w punkcie 8e porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. Jest to projekt. Przepraszam. Rzeczywiście się tutaj przesunęło mi. Przepraszam. 8D porządek obrad. Tak jest. Punkt 8D porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zaniechania realizacji inwestycji. Jest to projekt oznaczony numerem 6/32. I tutaj poproszę panią przewodniczącą Lucynę również o przedstawienie opinii w tej projekcie tej uchwały. Przesunę. Opinia Komisji Programowej i Budżetu. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
zaniechania realizacji inwestycji zgodnie z tym załącznikiem, który Państwo mieli. W związku z brakiem kontynuacji zadań wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały poniesione wydatki zostają odpisane z konta 080. Całość tych zadań, które są w załączniku, opiewa na kwotę 1 805 949 zł 38 groszy. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie tej uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 6/32? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. Projekt 8e porządku obrad. I teraz to będzie projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. Jest to projekt oznaczony numerem 7/32. Poproszę tutaj panią radną Ewę Kapusto o przedstawienie opinii w tej sprawie. Program współpracy miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi jest tworzony na każdy rok zgodnie z artykułem 5, a z artykułem 5a ustęp 1 cytowany właśnie tej ustawy. Dokument ten jest wykonany głównie jako priorytet, jako katalog zadań priorytetowych zbudowany przede wszystkim właśnie w oparciu o dotychczasowe wykonane zadania publiczne. I można powiedzieć, że opiera się on na wykazie 130 organizacji na stronie internetowej bartoszyce.pl kategorii NGO Miasto Bartoszyce. Posiada właśnie tych 130 organizacji, z czego miasto współpracuje i organizacje współpracują z miastem, to jest około 40 organizacji. Są to organizacje z różnego, można powiedzieć, tak jakby zakresu, bo jest i sport, i rekreacja, i kultura, i niepełnosprawność, pomoc społeczna, profilaktyka, ochrona zdrowia. Tutaj ustawa dopuszcza również przyjęcie wieloletnich programów, które wyznaczają kierunki kreowania polityki w zakresie wzajemnego współdziałania. I tutaj właśnie można powiedzieć, komisja też po zapoznaniu się z tym projektem zaopiniowała go pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 7/32? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. Punkt 8f porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok. Jest to projekt oznaczony numerem 8/32. W związku z tym, że nie ma pana przewodniczącego Karola Kapuścińskiego, nie ma również zastępcy pana Karola Kapuścińskiego, czyli pani Ani Binienda, poproszę pana przewodniczącego Leonarda Boiwkę o opinię na temat tego, o informację, jaka była opinia na temat projektu tej uchwały. W imieniu komisji chciałbym wyrazić pozytywną uchwałę, przepraszam, pozytywną opinię na temat przedłożonego projektu uchwały dotyczącego przyjęcia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych. Podejmowanie tej uchwały, którą podejmujemy praktycznie corocznie, wynika z przepisów ustaw o zdrowiu publicznym oraz o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu alkoholizmowi, podejmowane i zawarte w projekcie. Działania są zgodne z założeniami tych programów i skuteczne w działaniu. W związku z tym komisja po odbyciu posiedzenia w formie telekonferencji uznała, że projekt ten powinna poprzeć. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeśli nie, głosujemy. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu oznaczonego numerem 8/32? Proszę o głosowanie teraz.
Jednogłośnie za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 8g porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych. Jest to projekt oznaczony numerem 9/32. I tutaj poproszę panią Ewę Pisarską, przewodniczącą Komisji Gospodarki Miejskiej, o opinię na temat projektu uchwały. Komisja projekt uchwały w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych oraz domu przedpogrzebowego na terenie gminy miejskiej Bartoszyce opiniuje jednogłośnie pozytywnie. Zostały wprowadzone, naniesione wszelkie uwagi i poprawki. Regulamin został doprecyzowany i uporządkowany. Dziękuję. Dziękuję. Czy jest ktoś z dyskusji, chciałby zabrać głos w dyskusji? Jeśli nie, głosujemy. Kto z pań i panów rad jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 9/32? Proszę o głosowanie teraz. /17 Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. Jesteśmy w punkcie 8h porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych gminy miejskiej Bartoszyce oraz autopoprawkę do projektu uchwały. Jest to projekt oznaczony numerem 10/32. Proszę panią Ewę o opinię na ten temat. Komisja projekt uchwały opiniuje pozytywnie przy 5 głosach za i 1 wstrzymującym się. Autopoprawka wynika na dotyczy wprowadzenia w punkcie 19 zapisu oraz grobowców. Dotyczy ona opłaty eksploatacyjnej za grób ziemny lub murowany na okres 20 lat. Płatna przy pierwszym opłaceniu miejsca, po raz kolejny po upływie 20 lat. Jest to coś, co doszło do tego, do tych naszych opłat. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 10/32? Proszę o głosowanie teraz. /13 Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. Punkt 8i porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Bartoszyce. Jest to projekt oznaczony numerem 11/32. I tutaj poproszę również panią Ewę o opinię na ten temat. Komisja projekt uchwały opiniuje jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeśli nie, to głosujemy. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem regulaminu oznaczonego numerem 11/32? Proszę o głosowanie teraz. /17 Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. Punkt 9 porządku obrad. Informuję państwa, że w okresie międzysesyjnym interpelacje i zapytania i wnioski zgłosili. Pani radna Katarzyna Basak w sprawie bezkosztowego podłączenia monitoringu miejskiego w nowym budynku Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. Odpowiedzi udzielono na piśmie. Pan radny Kapuściński skierował zapytania w takich sprawach jak naprawy nawierzchni kładki na rzece Łynie przy ulicy Prusa. Odpowiedzi udzielono na piśmie. W sprawie form pomocy przedsiębiorcom, którzy zgłosili się do przetargu na dzierżawę stanowisk położonych przy cmentarzach komunalnych w celu prowadzenia sprzedaży w okresie Święta Zmarłych. Odpowiedzi udzielono na piśmie. W sprawie bezpłatnego przekazania przedsiębiorcom doniczek odpozyskiwanych chryzantem. Odpowiedzi udzielono na piśmie. W sprawie zmiany stawek za stoiska na targowisku miejskim. Odpowiedzi udzielono na piśmie. Możliwości nawiązania współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych. Odpowiedzi udzielono na piśmie. Ewentualne możliwości pozyskania 50% dofinansowania na zakup samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej. Odpowiedzi jeszcze nie udzielono. I tutaj może czy ktoś z państwa w sprawach interpelacje i zapytania chciałby zabrać głos? Jeśli nie, przechodzimy do punktu 10. To jest do spraw różnych.
I informuję Państwa, że w okresie od ostatniej sesji do Rady Miasta wpłynęły między innymi następujące pisma. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych przekazanych przez Przewodniczącego Rady Miasta, Burmistrza Miasta oraz Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Analiza oświadczeń nie wykazała nieprawidłowości. Pismo w sprawie podwyższenia wynagrodzenia pracownikom MOPS-u przekazałem wszystkim radnym. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Bartoszyce przekazałem do Komisji Gospodarki Miejskiej. Wniosek Komendy Powiatowej Policji o rozważenie możliwości wzięcia udziału w zakupie sprzętu transportowego przekazałem Komisji Programowej Budżetu. Informacja o podmiotach wyznaczonych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy. I to tyle, jeśli chodzi o informacje o pismach, które wpłynęły do Biura Rady. Czy w sprawach różnych ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pan Radny Puszko był pierwszy, później Pani Ela Zawodzka. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, mieszkańcy Bartoszyc, ja w zasadzie mam jedno pytanie i jedną prośbę. Pytanie dotyczy właśnie lodowiska w Bartoszycach, bo to właśnie młodzi ludzie mnie o to pytali i prosili, żebym to pytanie zadał. Czy tej zimy zostanie, planowane jest otwarcie lodowiska przy ulicy Kurczaka w Bartoszycach, bo z tego co wiem, to w innych miastach, na przykład w Mrągowie, w Olsztynie, te lodowiska są czynne. Ja zdaję sobie sprawę, że jest okres pandemii, no ale młodzi mieszkańcy no, chcieliby z tego lodowiska korzystać. I druga to w zasadzie będzie prośba dotycząca uprzątnięcia sterty krzaków znajdujących się w parku Elizabeth. Ta sterta krzaków ona znajduje się niedaleko ścieżki w pobliżu górki, z której właśnie też dzieci korzystały, jak ostatnio spadł śnieg. No i ona po prostu no, zagrażała też bezpieczeństwu. No nie ukrywam, że to wygląda też nieestetycznie, także ja bym prosił, żeby to zostało po prostu usunięte. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To na zasadzie pytanie-odpowiedź. Tak bym prosił, bo nie chce mi się notować. Przepraszam, nie mam ze sobą nic do pisania. Jasne, proszę. Na spokojnie. Drodzy Państwo, Szanowny Panie Radny, jeżeli chodzi o drugą sprawę, to na szczęście Pan Dyrektor ZUK-u ma długopis, więc zanotował. Jeżeli chodzi o pierwszą sprawę, od północy obowiązuje nas taki rygor, że lodowisko byłoby otwarte tylko dla lodowiska, nie dla ludzi. Musimy poczekać na dalszą informację, jeżeli chodzi o obostrzenia. Też będziemy musieli przeanalizować, czy będzie sens odpalać lodowisko na przykład na miesiąc czasu, czy po prostu koszty są nieadekwatne do, no niestety, radości dzieci. Niestety, może być taki problem, że nie odpalimy tego lodowiska w ogóle. Okej. Proszę bardzo, Panie Radny. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, ja mam taką jedną prośbę i jedno zapytanie. Prośba to jest na przyszły rok już, co prawda, ale bardzo bym prosiła, żeby w Parku Elizabeth liście były troszeczkę wcześniej zbierane, dlatego że w tym roku wszystkie liście z Parku Elizabeth wędrowały na posesję na Nowowiejskiego naprzeciwko mieszkających ludzi. I ci ludzie naprawdę swoimi siłami worki te liście pakowali, ale trwało to naprawdę dosyć długo i wręcz jak liście były w Parku Elizabeth zbierane, to po drugiej stronie przy płocie były ogromne sterty liści, które były nawiane. Także moja ogromna prośba, żeby na następny rok albo robić to wcześniej, albo po prostu również zbierać te liście, bo tam jest pas zieleni od chodnika. Bo tam jest pas zieleni od chodnika, więc tak naprawdę powinno to zrobić miasto. I drugie moje zapytanie dotyczy hali. Ponieważ pytali mnie mieszkańcy, czy to prawda, i to pytam pana burmistrza, że dzieje się coś z dachem i zalewa halę od dachu przez sufity, bo mówią, że widzieli to, że jest, są... Powiem tak, są pewne problemy, jest to w gwarancji usuwane obecnie. Aha, czyli gwarancja... Czyli jest to kwestia gwarancyjna, nie jest to fuszerka, po prostu wydarzyło się w momencie, kiedy zamontowano dach, ktoś robił jeszcze jakieś poprawki, prawdopodobnie w trakcie tych poprawek sami wykonawcy uszkodzili część dachu, czyli tam gdzieś jakieś zagłębienie się pojawiło, jest to w trakcie usuwania. Aha, czyli nie jest to nic groźnego, bo takie było pytanie. Okej, dziękuję ślicznie. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Darski.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Panie Burmistrzu. Na poprzedniej sesji pytałem się, czy są jakieś informacje, czy zostały poczynione jakieś dojście do informacji, co będziemy robić z naszymi no, niechlubnymi zabytkami, czyli ze szpitalem i z arsenałem. Czy są jakieś projekty z tym związane? No bo to trochę jednak szpeci miasto, tak? Oprócz tego tutaj jak się dojeżdża do Ronda Solidarności, są takie dwa budynki, wjeżdża się do miasta, no obskurnie to wygląda. O mieście też świadczy to, jak ono wygląda i później dobrze o nim się pisze. Jeśli chodzi o sprawozdanie o współpracy z organizacjami pozarządowymi, to tam jest taki zapis, że ustawy zezwalają czy umożliwiają tworzenie zespołów konsultacyjnych różnych. Uważam, że dobrze by było, żebyśmy pomyśleli nad tym, czy takich zespołów konsultacyjnych nie stworzyć, bo i w kulturze, i w rekreacji, no mogło być ciut lepiej, mogło być może i dużo lepiej, tym bardziej, że jesteśmy w gronie miast City Slow i pewne projekty, czy pewne pomysły można realizować w ramach tego, tych miast City Slow. Między innymi również rewitalizację miejsca wypoczynku nad Jeziorkiem Miejskim w Bartoszycach, co złożyłem do projektu budżetu. Jeśli chodzi o tutaj, chciałem od razu wszystko poruszyć. Pani radna Ewa Pisarska mówiła o problemie obsługi po prostu komputerów czy laptopów odnośnie obradowania offline. Mi się wydaje, że jeśli to jest problem, to może by pani jak gdyby zrobiła egzamin dla radnych, czy wszyscy wiedzą, bo kwestia przejścia jakiegoś szkolenia i wszyscy możemy i po prostu pójść w tym kierunku, bo to już na drugiej sesji jak gdyby te zastrzeżenia są. Ja się poczułem trochę dotknięty, bo akurat uczestniczę w wielu zarządach krajowych, w obradach offline i potrafię. A dlaczego ktoś ma mi tykać, że ja nie potrafię? Także taka uwaga. Pytanie. Wydaje mi się, że. Ale proszę pozwolić pani radna. Ja momencik. Tylko... Nie, może niech pani odpowie. Tak nie, bo... to tylko chwilę, ja nie będę się ustosunkowała. Bez sarkazmu, tylko po prostu. No myślę, że tak, że przydałoby się szkolenie. No tym bardziej, że offline to my właściwie jesteśmy teraz, a online. Online to tak jest. A no. Dobrze. To ze stresu tak powiedziałem. Dobrze. Dziękuję za pouczenie. Mam pytanie, czy już jest informacja odnośnie tej akcji uzyskania od Prezesa Rady Ministrów masztu i flagi, bo taka informacja nie była dostępna, czy już jest dostępna i jak tutaj Bartoszyce wypadło, czy może wypaść, bo próbowałem zmobilizować również jednostkę wojskową, przecież tam są mieszkańcy. Myślę, że to się nam uda, ale czy już są jakiekolwiek informacje, że tak, mamy ten maszt, mamy tę flagę, którą możemy ten maszt, który możemy postawić przy pomniku Orła Białego. Popieram panią radną Pisarską odnośnie troszkę minimalizowania kultury, środków na kulturę. Nie można tak robić, tym bardziej, że jest wiele jak gdyby projektów, pomysłów różnych ludzi, którzy na tym polu działają, ale i kulturę, i rekreację, bo też to jest potrzebne dla naszego miasta. No tyle na razie, dziękuję bardzo. Okej. Proszę panie burmistrzu. Dobrze, odnośnie pani radny, szanowni państwo, panie przewodniczący, oczywiście mieszkańcy. Jeżeli chodzi o dwa niechlubne zabytki, to ja mam też szczęście już szósty rok powtarzać, że nie są to moje zabytki, więc nie projektuję ich i nie zamierzam ich projektować, jeżeli nie są moje. Czy mam na to pomysł? Miałbym, gdyby to było w moich rękach. Nie jest to w moich rękach, więc drodzy państwo, nie mam możliwości wejścia w zabytek, którego nie posiadam. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o arsenał, to w życiu bym go nie chciał już posiadać, bo miałbym tylko problemy i kłopoty, jak państwo wiedzą. Jeżeli chodzi o szpital, pomysł był. Ja planowałem wpisać w program ponadregionalny DPS. On co prawda nie został w tym momencie wpisany. Nie znaczy, że nie będę naciskał na to, żeby tam wcześniej czy później taki DPS powstał. Ten budynek moim zdaniem i tak powinien być zburzony, odbudowany
od nowa, łącznie z Arsenałem, ale to już niezależnie Arsenał, mówię, nie jest na mojej głowie obecnie, choć niestety szpeci i bardzo mi martwi sytuacja tego budynku. Nie mogę więcej powiedzieć, tam są sprawy prawne. Kiedyś mi zwrócono uwagę, że się nie wypowiadał bardziej, jeżeli coś jest gdzieś, więc się nie wypowiadam. Jeżeli chodzi o drugą sprawę związaną z zespołami, tworzeniem zespołów, zawsze można stworzyć taki zespół, inicjatywa radnych zawsze i radni sami mogą tworzyć zespoły doraźne do różnych spraw, jeżeli jest potrzeba w momencie, kiedy program przewiduje taką sytuację. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście Państwo taki zespół ze swojego grona czy połączonego powołali. Jestem jak najbardziej za. Co do kultury, myślę, że w ciągu roku będziemy wielokrotnie na ten temat rozmawiać. Coś, co jest ściągnięte, potrafi być przywracane wielokrotnie. To też tego jesteśmy świadomi. Jaki jeszcze Pan poruszył wątek, czy już chyba... Proszę? Maszt. Ja wiem, że moja rodzina cała zagłosowała, więc ja więcej w tym momencie nie powiem. Dostęp jest, z tego co wiem, na stronie internetowej do ilości głosów, chyba że już zniknął. Do końca roku jest głosowanie, a drodzy Państwo, też zachęcam, jeżeli ktoś jeszcze nie oddał głosu z mieszkańców. Nie jest to skomplikowane, proszę zajrzeć na stronę Urzędu Miasta, przejść do linku związanego z tym masztem i proszę o zagłosowanie. Też uważam, że trochę dziwnie, że nie zbiera się 500 osób na poziomie miasta. No ale też z drugiej strony, Panie Radny, nie mamy prawa zmuszać, możemy tylko zachęcać i prosić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze? A proszę, przy tym Pani Radna Baranowska, później Radny Lipiejko. Wszedł w życie rządowy program szczepień i chciałam się dowiedzieć, czy miasto nasze uczestniczy, nie wiem, w kolejności, w jakiejś współpracy, jeżeli chodzi o szczepienia w Bartoszycach. Jest to na poziomie powiatu i sanepidu, więc ja nie mam nic do tego. Jeżeli będzie potrzeba, my robimy coś innego. Spróbowaliśmy i planujemy w Urzędzie Miasta z kryzysówki przebadać wszystkich pracowników, jeżeli chodzi o przeciwciała, aby ewentualnie, jeżeli już będzie ta możliwość wyboru kolejności, aby w tej kolejności, w której będą chętni do szczepień, pierwsi szczepiani byli ci, co tych przeciwciał nie posiadają. I myślę, że warto będzie zrobić to w poszczególnych jednostkach, jeżeli będą ku temu możliwości. Dziękuję. Proszę bardzo, Pan Radny Lipiejko. Ja bym chciał zapytać tylko o dwie sprawy, w sumie trzy. Pierwsza sprawa to w informacji burmistrza, tu się doczytałem, że pracownicy wydziału prowadzą nadzór nad dostawą wyposażenia bramy lizbarskiej. Czy tam już jest jakieś wyposażenie, czy ono jest w trakcie... Zakończone już jest właściwie, montaż był odpowiedniej rady. Co to jest Można będzie odwiedzić i sprawdzić. Ja nie jestem w stanie w tym momencie wymienić wszystkiego. Jest piękny na pewno ekran LCD, taki dotykowy, którym można prezentacje różne robić. Czyli rozumiem, że to już jest zakończone. To już jest zakończone. Dobrze. Moje drugie pytanie to jest odnośnie tej kładki naszej na Łynie, bo tu burmistrz wspominał, że jest dokumentacja przygotowana. Czy już jest przetarg rozpisany? Jutro rozstrzygnięty będzie. Czyli czekamy na... Jutrzejsze rozstrzygnięcie. Jutrzejsze. Bardzo dziękuję. I trzecia sprawa to jest też nasza inwestycja, czyli były budynek dworca i plan dworcowy. Czy wiadomo coś na temat... na temat tych wiat przystankowych, które są w prywatnych rękach, czy ten właściciel ma jakiś plan na to, czy to będzie w takim stanie, jaki jest, wiadomo, że to będzie słabo wyglądało, czy on się interesuje, czy w ogóle w tym kierunku są jakieś tam... Szanowny Pan Radny wie, że rozmawialiśmy na ten temat również prywatnie i kiedyś takie rozmowy istniały, a to mogę tylko powiedzieć, ja z właścicielem rozmawiałem, ale w sytuacji przedpandemicznej. Właściciel zajmuje się specyficzną branżą i z tego co wiem, to ta branża w tym momencie mu dochodu nie przynosi. Tak jak zapowiedziałem, ja już nie chciałem w starym roku męczyć właściciela, ale myślę, że w nowym roku się skontaktuję i dowiem się, jakie ma dalsze plany na temat tego miejsca. No może się ostatecznie tym skończyć, że spróbujemy ten teren odkupić, jeżeli się uda, jeżeli Państwo się oczywiście zgodzą, bo zgodzę się z Panem Radnym, że będzie piękny budynek dworca, piękne zaplecze i
obok stare przystanki. Słabo to naprawdę wygląda, zgodzę się z tym. Natomiast mówię, no spróbujemy w jakikolwiek sposób zadziałać. Tylko proszę mi już przed Sylwestrem, nie będę tego robił. W następnym roku spokojnie się skontaktuję. Mam namiar na właściciela, skontaktuję się z nim i spróbuję porozmawiać. Dziękuję. To było oczywiście tak informacyjnie. Nie chciałem tutaj tematu jakby zaczepiać mocno, ale chcieliby wszyscy wiedzieć, co, jak to będzie. No bo to wygląda tak, jak wygląda. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan radny Dalski, tak? Proszę. Tutaj sprowokował pan radny Lipiejko. Pytanie też, na przejście podziemne jest tam pod torami. No co z tym, bo to będzie centrum kultury, to będzie jakieś miejsce kultury, a tutaj no strasznie to wygląda. Nie jest to nasze. My tak naprawdę zabezpieczamy przed tym, żeby się tylko to całkowicie nie zawaliło i nikomu tynk na głowę nie spadł. To jest tak, że tak powiem, nasz obowiązek. Odwadniamy to, na ile to jest możliwe. Tam działają pewne pompy. Czasami one działają lepiej, czasami gorzej. Natomiast nie jest to w naszej gestii, nie jest to nasze mienie niestety. I jak kiedyś, tak jak dla pana radnego Strażnickiego tłumaczyłem, no jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o prywatne tematy związane z ulicą Mynarską, to możliwe, że tam dojdziemy też do porozumienia pewnego z właścicielem, z właścicielami. Natomiast jeżeli chodzi o, no teraz powiem, no pójdzie w eter, 15 spółek PKP i podział, kto czyje i dlaczego, my wielokrotnie się z tym spotykamy, to tak naprawdę możemy o tym zapomnieć, a z tego co wiem, to należy to też do czynnej linii PKP, która mimo wszystko jeździ i zaopatruje w towary lub czasami wiezie sprzęt wojskowy lub żołnierzy. Tak więc no raczej w tych tunelach to my nic za bardzo nie możemy zrobić. No to co zawsze powtarzam, możemy zawsze to tylko odświeżyć. Tylko wiadomo jak odświeżenie działa. Można to pomalować. Za chwilę tam wilgoć pójdzie, tam tego nie da się w jakikolwiek sposób ocieplić, a zewnętrznie nie mamy prawa tam nawet jednej żarówki przekręcić, mówię tam, jeżeli chodzi o ten. Zdołaliśmy jedynie kiedyś na prośbę pani radnej i kilka wniosków jeszcze pani Ireny Sawickiej zrobić te kraty. Dzięki temu mamy spokój z osobami korzystającymi z tego przejścia jako toalety, więc mikrofon już odmawia. Coś zanikła. Pora kończyć. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Wysoka Rado, wobec tego nie ma więcej chętnych do dyskusji. Proszę Państwa, nim zamknę obrady dzisiejszej sesji, pozwólcie Państwo, że z okazji zbliżającego się nowego 2021 roku chciałbym wszystkim Państwu oraz mieszkańcom Bartoszyc złożyć najserdeczniejsze życzenia, aby ten nadchodzący 2021 rok przyniósł nam wszystkim tak wyczekiwanej normalności, żebyśmy nie musieli w maseczkach tutaj siedzieć i wzajemnych relacjach, abyśmy w szczęściu i w pomyślności w tym roku, tego roku doznali wszystkiego najlepszego. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 32. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Dziękuję Państwu za obecność.